Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy po raz kolejny, ale tym razem nie będą to lochy tak jak na ostatnim odcinku, a będą to przejścia w pupilach, dlatego że dzisiaj jest czwartek, jak ja to nagrywam i w ciągu dnia możemy tych pupili zdobyć naprawdę, naprawdę dużo. Tutaj zaczynając od Lilarysia, później mamy tutaj Ptasia, dzięki któremu jutro znajdziemy Okołała, mam nadzieję, w sensie ubijemy i znajdziemy. Później mamy Wykijadło, z którym będzie naprawdę duży problem, bo jak widzicie ten poni jest niestety do tyłu, będziemy go dzisiaj mieć tak naprawdę maksymalnie na 81 poziomie. Sprawdzałem w kalkulatorze, nie są to zbyt duże procenty, żeby tego wykijadło ubić, ale spróbujemy mimo wszystko. No i tutaj w ogniu w zasadzie nie mamy nic i w sumie w wodzie nic, więc te pupilki z tych pierwszych trzech żywiołów są dzisiaj najważniejsze i to będziemy chcieli ubić. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, mam nadzieję, że już to zrobiliście, zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie. Taki odcinek w sumie nie miał się tak szczerze mówiąc pojawić, ale stwierdziłem, że czemu nie. Nagram sobie i po prostu wam pokażę, no bo przejścia w pupilach myślę, że już temat dość oklepany, no ale i tak spoko, żeby wam pokazać jak to będzie wyglądać, zwłaszcza, że nigdy takich przejść mocnych nie robiłem, zawsze sobie karmiłem do tych praktycznie setnych poziomów i dopiero później jakby przechodziłem, teraz spróbujemy troszeczkę bardziej hardkorowo w to pójść, zobaczymy jak to wyjdzie, więc tak jak mówię, kciuszka w górę w tym momencie zostawiajcie, mam nadzieję, że już to zrobiliście, że dobijemy jakąś fajną ilość, pamiętajcie, bo bardzo zapominacie o tym, ja już o tym przypominam często. No i oczywiście subik z dzwoneczkiem możecie wbijać również na Discorda dla widzów, możecie wbijać na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i okej, myślę, że nie ma co przedłużać, tutaj standardowo włoski tragiczne, no ale muszą troszeczkę odrosnąć, chociaż ostatnio pisaliście, że nie widzicie różnicy, więc nie wiem czy się cieszyć czy też nie, ale mniejsza z tym, może najpierw nakarmimy. Jak widzicie siorba będzie mieli na 97 poziomie, więc to jest git wynik. Wczoraj sobie połapałem tego toperza, więc no raczej to szybko padnie, mi się wydaje. Do dzynki również, no pierwszy chyba serwer, na którym faktycznie mamy żywioł, który jest najważniejszy dla nas, no bo to jest wiadomo, światło to jest zręczność, dla zabójcy to jest bardzo ważne. Pierwszy chyba serwer, gdzie tych jedzonek, patrzcie, mamy ogrom. No i ta dzynka, no fajnie to wygląda, nie? No i tutaj tego ponikonika w teorii nie musiałbym tego robić. Tu w ogóle widzę, że jakieś takie dziwne lagi, coś, nie wiem czemu, ale mniejsza z tym. W teorii nie musiałbym tego robić, bo ziemia to jest inteligencja. Dla nas jest to niezbyt potrzebny żywioł, nie oszukujmy się. No ale jednak mimo wszystko wiem, że kilka osób już dzisiaj zrobi to przejście w to wykijadło, więc żeby nie odstawać, ja tutaj te pupile troszeczkę szczerze mówiąc traktowałem po macoszemu, a to dlatego, że po prostu no jakby wiem jak te pupile wyglądają w późniejszym etapie gry, nieważne jakie przejścia zrobicie tak za bardzo, wiadomo, że najlepiej robić jak najszybsze, no ale mimo wszystko później w późniejszym etapie bardzo się zacierają różnice między graczami grzybiącymi w pupilach, między graczami, którzy te pupile robili przejścia free to play i po prostu nieraz potrafimy przegrać z ludźmi, którzy mają nawet 500 karmień mniej. Tak więc, tak jak mówię, no ja tych pupili troszeczkę je traktuję po macoszemu, ale mimo wszystko wydaje mi się, że faktycznie, kurde, co tutaj mi tak jakoś dziwnie, zobaczcie, tak to jakoś dziwnie laguje, nie mam pojęcia czemu, tutaj się może przelogujemy, tak jakoś, tak dziwnie chodzi ta gra, nie wiem czy to moja wina czy nie, już dawno tak nie miałem, chyba nie moja, bo wszystko raczej było git, ale mniejsza z tym, więc tak jak mówię, troszeczkę tu po macoszemu, no ale dzisiaj w tym tygodniu, w zasadzie w tym dniu chciałbym wrócić na właściwe tory, no i robię to, bo dlatego, że wszystkie te pupile możemy w zasadzie złapać w czwartek za dnia, więc muszę do 18 to ogarnąć. No i tak, Rysia jak widzicie będziemy klikać, tu tak jak mówię będziemy klikać tego ptasia, jutro sobie, dzisiaj złapiemy oczywiście tego ptasia, mam nadzieję tą dzinkę sobie nakarmimy jutro do setki i będziemy lecieć w oko, dlatego że w tym momencie mamy 11 trenera, 11 trener jak na pierwsze przejścia to jest chyba git wynik i z tego co pamiętam, jeżeli mamy taką ilość pupili w świetle plus oczywiście jeszcze ptasia, którego mam nadzieję, że będziemy mieć, to wystarczy na dzince 100, żeby pójść w to oko i od jutra już to oko złapiemy i będziemy mogli, mam nadzieję, sobie to oko właśnie karmić, więc tu akurat byłoby git, jeżeli tak by się udało. No w ziemi to wiadomo, to wykijadło dzisiaj również za dnia możemy go złapać. Dzisiaj sobie złapiemy przepałkę, w piątek złapę sobie Infernixa, no i będę później mógł w sobotnią noc złapać Skarabarę i później tego Smokiego będę klikał. To już chyba zrobię poza wizją, że tak powiem i ewentualnie wam zapiszę tą walkę, no bo to będzie pewnie w sobotę wieczorem, jak tą Skarabarę już złapę, to wtedy będę dopiero tego Smokiego próbował. No i tutaj ta siedmiornica, wiadomo, jutro sobie będziemy mogli złapać tego żarłacza. Dobra, może na wstępie
Zrobimy sobie jeszcze walki, co mi nic nie zmieni, bo dzisiaj jest mrok, szkoda, że nie ziemia, bo fajnie by to się powiedzmy skombiło. Mam dokładnie 0,18% z tego, co patrzyłem na 11 trenerze i takiej ilości pupili, żeby tego ponika właśnie tym ponikiem to wykijadło właśnie ubić. Czy to dużo, czy mało? No nie za dużo, ale no i tak spróbujemy. Mam nadzieję, że się uda. Tak jak mówię, to takie troszeczkę inaczej to robię niż zazwyczaj, nie? Bo przeważnie tak jak mówiłem, dobra, tu się udało, tak jak mówiłem, przeważnie właśnie. Jeżeli chodzi o te pety, no to ja tak jak mówiłem, no karmię przeważnie do maksa i zresztą jak widzicie tak to wygląda mniej więcej, bo tutaj praktycznie wszędzie mamy maksy, oprócz właśnie tej nieszczęsnej ziemi, która no strasznie słabo nam wygląda, jak widzicie to jest nasz w zasadzie najsłabszy żywioł. Dobra, tu spróbujemy wodą, no jeszcze ta siedmiornica niestety nie za słaba, żeby pokonywać, no ale to trudno, tu spróbujemy sobie mrokiem, okej, ta ziemia jeszcze bardzo słaba, kurde, i na tego ziomeczka, no to musimy światło i kto nam teraz, taxi ZRT, okej, a to taxi nie jest już u nas z gildii, on był przecież z nami, a no mniejsza z tym, nie mam pojęcia co tam się stało. No i dobra, tu akurat bez większych problemów, także 4-1, czyli w sumie standardowo cały czas praktycznie dzień w dzień tą wodą jeszcze przegrywamy, no bo niestety ta siedmiornica, tak jak mówiłem, jest jeszcze za słaba. Jeżeli chodzi o pupili, o ranking, no to tak to wygląda. Szymcio 53 pupile, my mamy 47, tak jak mówię, troszkę się za to wziąłem, troszkę połapałem, no i tak to będzie 47, tu będzie 48, mam nadzieję 49, 50 i 51, czyli dzisiaj jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to sobie właśnie tego Szymcia dogonimy, jeżeli chodzi o ilość pupili, i jutro złapiemy jeszcze tutaj oko, dokładnie tutaj, i tak jak już chyba powtarzam, nie wiem, trzeci raz i tego żarłacza, i wyjdzie to w miarę ok. Dobra, zaczynamy. Troszkę tu przedłużyłem niepotrzebnie, zaczynamy i klikamy najpierw tego lila rysia. Nie jest to przejście zbyt trudne, zwłaszcza jeżeli mamy siorba na poziomie setnym. To raczej idzie tak, można powiedzieć, że w miarę łatwo. Tu w ogóle nam się, kurde, widzę, że tak dziwnie to zacina, wiecie? I nie mam pojęcia, może ja zresetuję w ogóle grę. Okej, zresetowałem grę, no i myślę, że teraz, mam nadzieję przynajmniej, że to będzie troszkę lepiej działało. Zobaczmy. No, tak średnio, szczerze mówiąc. Pamiętamy, że na starcie serwerów bardzo często są właśnie lagi, jeżeli chodzi o serwer. Bardzo to często tak jakby laguje, że na przykład zakładacie itemek, on się nie zakłada i tak dalej. Często są właśnie takie problemy i przeważnie reset pomaga, no a tutaj niestety serwer to nie jest żaden nowy, więc nie mam pojęcia, dlaczego tak to wygląda, że właśnie takie dziwne są ścinki, tak jak mówię, nie wiem, raczej to nie jest wina mojego internetu, raczej to wina gierki, może coś tam wprowadzają, w sumie dzisiaj czwartek, w teorii w Niemczech chyba nie ma żadnego święta, nic takiego, więc normalnie pracują, no ale okej, mniejsza z tym, klikamy tego lila rysia, zobaczymy ile nam potrzeba, żeby faktycznie go ubić, no z tym jest, powiem wam, różnie, tak szczerze mówiąc, bo no jak mamy tą setkę, to tak jak mówiłem, nie jest to jakieś bardzo trudne przejście, aczkolwiek... No nie wiem, ciężko, bo teraz mamy tego Lilarysia na poziomie 97, no tu jest kwestia uników, to na pewno trener aż tak dużo nie zmienia, tu po prostu musimy zrobić odpowiednią ilość uników i wtedy faktycznie udałoby się tego Lilarysia pokonać, z tym, że no wiadomo, na setce jest to o wiele prostsze, no bo o wiele, no może nie o wiele, bo to są zaledwie 3 poziomy, ale zawsze na tej setce troszeczkę więcej tych karmień mamy, tych statystyk mamy, karmień to wiadomo, ale tych statystyk troszeczkę więcej mamy, więc wydaje mi się, że faktycznie o dobra, udało się go pokonać, szybciej to przeważnie idzie po prostu na setnym poziomie, bo ostatnie, na ostatnich dwóch kątach, jak miałem siorba na setce, to wydałem, nie wiem, około maksymalnie 50 grzybów i się udało, tutaj poszło troszkę więcej, no ale mimo wszystko git, możemy sobie od razu tą walkę zapisać i możemy ją w sumie od razu też, no powiedzmy, że obejrzymy, nie? Nie będziemy czekać do końca, tylko zobaczymy, jak to nam wyglądało. Dobra, czyli pierwszego pupilka już mamy, więc to akurat bardzo, bardzo w porządku, że nam się udało. Możecie liczyć uniki, jeżeli wam się chce, no bo tak jak mówię, tutaj tych uników naprawdę sporo musiało iść właśnie w tego Lilarysia. No tak jak mówię, na tym serwerze niestety troszeczkę po macoszemu te pupile były traktowane przeze mnie, no bo jednak... no jakoś się bardzo nie spinałem, po prostu dużo osób mnie to troszkę tak śmieszy, można powiedzieć, że dużo osób tak się napina, żeby wiecie, każde jedzonko przeliczyć i tak dalej, co jest z jednej strony spoko, no bo wiadomo, pupile to są statystyki, więc im więcej ich mamy i na większym poziomie, tym lepsze statystyki dają naszej postaci, no ale jednak jak wiem, jak to wygląda w późniejszym etapie gry, to dlatego mi się średnio chce właśnie napinać.
No ale mniejsza z tym, stwierdziłem, że skoro tak tutaj co niektórzy właśnie tego na przykład wiki jadło już mają, nawet osoby, które mają o wiele mniej tych karmiń i o wiele niby w teorii gorsze te pupile, no to jednak wypadałoby już w tym tygodniu to zrobić, nie czekać kolejnego tygodnia, no bo sami wiecie jak to wygląda. Dobra, Lilarysia już mamy, więc Gidot, tak naprawdę dzisiaj już sobie go będę karmił i teraz lecimy do światła. W świetle mamy dzyńkę i ta dzyńka tego ptasia powinna ubić bardzo łatwo, to jest kwestia kilku grzybów, tak mi się wydaje. Dokładnie, tu akurat z tym problemów nie będzie, no tutaj dopiero jak to oko będziemy musieli ubić jutro, to mogą być jakieś większe problemy, ale mimo wszystko mamy tego pupila z jesieni, to jeszcze nie była zima, więc na szczęście nam się udało, bo jak wiemy w świetle nie mamy w ogóle żadnego pupila z zimy, więc jeżeli serwer startuje właśnie tam w okolicach zimy, no to tutaj jest problem, bo tego jednego pupila mniej mamy w tym świetle i ciężej w to oko iść, natomiast teraz mamy pupila z jesieni, tego sobie złapiemy dzisiaj, mam nadzieję, nakarmimy na setkę i to oko powinno bez większych problemów jutro paść, co wam oczywiście zapiszę i tam w kolejnym odcinku ze 40 również pokażę. Dobra, lecimy dalej, zapiszemy tą walkę, mogę wam pokazać, no ale to tak jak mówię, to akurat nic szczególnego, pokaż walkę, zobaczmy, no to jest Magna Maga, więc kwestia krytyków, znowu mnie tu prześwietla, aha, bo teraz jest jasne tło, dobra, to mniejsza z tym, trochę krytyków, no i jak widzicie, bez większych problemów, expa, troszkę za to dostajemy, ale to już nie są takie wielkie ilości, więc no okej, poczekajcie, dobrze, nie, to jest, sorry, ptaś to nie jest mag, tylko to jest zwiadowca, to mi się pomyliło, no ale mniejsza z tym, dobra, więc drugi żywioł pokonany, także git, no i teraz trzeci. Teraz ta ziemia, zobaczmy, to jest najcięższe, tak jak mówiłem 0,18%, w pupilach niby to nie jest wcale tak mało, ale również nie jest dużo, no tu ten ponik naprawdę tych uników musi zrobić dużo, żeby tego wiki jadło pokonać, ale w ogóle sprawdziłem właśnie, czy to jest możliwe, no bo tam jeszcze w okolicach 90 poziomu tego ponika to wiem, że nie byłoby to wcale takie ciężkie, nie? Aczkolwiek tutaj 81 poziom, no to jest naprawdę niski level, żeby robić to przejście, no i tutaj uników musi pójść dużo ze strony właśnie tego ponika, ale liczę, że to się uda, no szanse są, to w ogóle tak jak mówię sprawdziłem, żeby bez sensu nie klikać, szanse są, więc myślę, że naprawdę po prostu to zrobimy i od razu przejdziemy w tego wykijadło, co może się w sumie opłacać, że nie będziemy tego, znaczy na pewno się będzie opłacać, jeżeli chodzi o PvP, że tego ponika nie dokarmiamy dalej, tylko od razu w to wykijadło lecimy, ale to tam wiecie, tak jak mówię, do nakarmienia ostatnich dwóch petów na 200 poziom to jest jeszcze istotne, im szybciej to zdobędziemy, im więcej tych karmiń mamy i tak dalej, jak już wszyscy powiedzmy z tego powiedzmy nie wiem top 100, top 200 pupili mają te ostatnie dwa pety nakarmione na poziom 200, to już się zaczyna totalne RNG, to już kwestia tam ile uników zrobi na przykład nie wiem ostatni pety załóżmy w świetle, to jest zwiadowca, ile uników zrobi, tyle tak może pokonać wszystkie dosłownie twoje pupile, nawet jeżeli masz tam 2 albo 3 więcej nakarmione na 200 poziom, RNG totalne, no i moim zdaniem powinni to jakoś zmienić, chociaż delikatnie, fajnym pomysłem ktoś tam rzucił, ja już chyba o tym mówiłem, nie pamiętam, ale jeżeli nie, to, to mniejsza z tym, fajnym pomysłem moim zdaniem byłoby coś takiego, żeby ranking pupili wyglądał tak, że po prostu plasuje się jakby kto ma najwięcej jedzonek w tym, we wszystkich żywiołach, czy to się jakoś sumuje, czy jakoś na tej zasadzie to działa i właśnie w ten sposób się układa ten ranking pupili. To by było moim zdaniem dość fajne, no bo by pokazywało kto faktycznie ma te pupile najsłabsze, a nie po prostu kto ma więcej szczęścia w walkach, nie? To ktoś podrzucił mi taki pomysł, już nie pamiętam kto, mniejsza z tym, no ale uważam, że to by było w miarę git, tak jak na przykład w podziemiu ranking układa się na kto ma wyższy poziom Władka, nie? Tylko no, że wiadomo, no, we Władka trzeba inwestować tam te dusze, no i to też tam nie zawsze się opłaca po prostu, bo Władka mamy na takim poziomie, żeby bić po prostu w późniejszej fazie gry top 1 serwera i tyle, i więcej nas to tam jakby nie interesuje, jeżeli właśnie chodzi o poziom. Raczej nikt nie podbija, chociaż słyszałem, że są takie osoby, no ale raczej nie powinno się podbijać Władka tylko i wyłącznie po to, żeby być wyżej w rankingu w podziemiu, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o pupile, mogłoby to mieć sens, że po prostu sumują wszystkie nasze żywioły i suma tych karmień plasuje nas na jakiejś tam pozycji w rankingu, to moim zdaniem spoko, no ale raczej czegoś takiego nie zrobią, raczej ten ranking niestety będzie niezmienny, ale z drugiej strony, kto tak naprawdę się jakoś tam bardzo napina o ranking pupili, raczej nie znam takiej
takiej osoby, bo każdy, kto wie, jak to działa, to po prostu ja już na przykład, jak mam te ostatnie pety nakarmione na 200 poziom, ostatnie dwa, to już pupilki codziennie robię od lewej do prawej, nie kalkuluję, nie myślę, tylko po prostu sobie tak olecę, no bo wiem, że nie ma co się denerwować, bo lepiej robić na odwal i jak przegracie, to tam jakby nie macie tego poczucia winy, niż jak się staracie, myślicie, którym lepiej zaatakować żywiołem, żeby potem i tak przegrać i jeszcze mieć takie podwójne poczucie winy, że myśleliście, a źle myśleliście, bo przegraliście. Wiecie, o co chodzi, nie? Przynajmniej ja z takiego założenia wychodzę. No ale dobra, mniejsza już z tym rankingiem. Zobaczmy, no póki co to wykijadło nie chce nam padać. Było kilka takich fajnych prób, dość bliskich, gdzie temu wykijadło zostało faktycznie tam 100 chyba tysięcy, czy tam 150 tysięcy HP, no ale niestety to jeszcze było za mało. On jest również zwiadowcą, Ponik jest zwiadowcą, więc tutaj kwestia uników. Normalnie oczywiście to przejście jest jednym z prostszych, jeżeli tego Ponika macie na tam wysokim poziomie, powiedzmy 95+, na tym nie jest wcale takie łatwe, jak pewnie możecie, jak zresztą widzicie, możecie się domyślać, bo już sporo grzybów na to poszło. No ale liczę, że się uda. Liczę, że będziemy mieli tą szczęśliwą próbę i że faktycznie się to opłaci. No oczywiście jeszcze zostaje nam smoki, czyli najcięższe przejście, jeżeli chodzi o pupile. No najcięższe to może jest ryba w wodzie, ale to raczej nikt o zdrowych zmysłach nie idzie w to. Może ewentualnie jeszcze zamiast smokiego to w pirodliszkę, jeżeli się eventy dobrze skąpią, powiedzmy. No ale wiadomo, no w smokiego to również jest dość drogie przejście i też właśnie to, co wam mówiłem tutaj jakoś w pierwszych odcinkach z tej serii ze 40, zepsułem troszeczkę, że tego czompa karmiłem dalej, żeby właśnie iść tego smokiego, bo już po W50 sobie powiedziałem, że nie ma totalnie sensu aż tyle grzybów wydawać. Chociaż na W50 ten smoki nam padł w miarę tanio, ale generalnie smoki może nawet kosztować i 3000 grzybów, więc to zależy od szczęścia, ale tak jak mówię, już powiedziałem, że lepiej iść właśnie z tego czompa w koguta i potem z tego koguta w smokiego. Niby jest to gorsze w PvP delikatnie czy coś w tym stylu. O, dobra, siadło, super, nawet nie tak dużo grzybów poszło. Niby to gorsze, niby coś tam, ale przynajmniej zaoszczędzamy grzyby, które i tak raczej, jeżeli chodzi o pupile, nam się średnio zwracają. Dobra, wykijadło zapiszemy, również możecie policzyć uniki, bo naprawdę zgaduję, że było ich bardzo, bardzo dużo. No i zobaczmy, jak to tu wyglądało. Pierwszy hitek oczywiście doszedł, jak widzicie, no bije nas za dużo. On ma w sumie 4 prawie tysiące w ogóle zręczności więcej, więc no ale to jest właśnie piękno tej gierki, że statystyki schodzą na dalszy plan, bo po prostu odpowiednia ilość uników. To pamiętajmy, że wykijadło również w zasadzie robi uniki, więc też tam jest to cięższe przez to, no ale dwa krytyki na koniec w sumie dość mocne, no i nie wyglądało to, jak widzicie, wcale tak ciężko, no bo 350 tysięcy HP Ponikowi zostało, no i dostaliśmy jabłuszko, które już oczywiście pójdzie sobie w wykijadło, czyli dobra, czyli w zasadzie plan, można powiedzieć, na dzisiejszy odcinek zrobiony. Możemy w sumie sobie połapać te pupile od razu, to też specjalnie nie mam żadnej warty ustawionej, właśnie po to, żeby połapać, tylko tak, mamy step strapionych, mamy mroczne bory, trakt trendowatych, step strapionych drugi raz i chyba tyle, jeżeli chodzi o pupile. Dzisiaj miałem 4 złapać, więc wygląda na to, że tyle. Dobra, to lecimy. Mamy ekudawki założone, więc możemy sobie przy was to od razu połapać. Te pupilki, tu nam niestety nic nie wyleciało, tutaj również nic, jeżeli chodzi o lokację, którą tu w ogóle misję, dobra, wezmę to, niech będzie, wyspa trupiego drłuba, pustynie przesłoneczną, poczekajcie, jeszcze raz, step strapionych mamy razy 2, dokładnie, mamy jeszcze mroczne bory i mamy jeszcze trakt trendowatych, jeszcze raz sobie musiałem przypomnieć, żeby na pewno wiedzieć, już tyle razy te pupile łapałem, ale nigdy do tego jakiejś dużej wagi nie przywiązywałem. Okej, okay, mamy wyspę trupiego Kuba, a nie, bo to mroczne bory, dobra, Boże, standardowo, ja zawsze tak muszę sprawdzać po kilka razy. Okej, mamy trakt trendowaty, jak widzicie, więc łapiemy sobie wykijadło i od razu go tutaj odpalamy i karmimy, jak najbardziej, okej. Lecimy teraz dalej, czyli jeszcze 2 razy step strapionych i mroczne bory. Zobaczmy, gnuśny ogród, pustynia przesłoneczna to nie bardzo, więc sobie bierzemy to. Propolis, Nigdylandia i step strapionych, dobra, okej, okay. mamy wykijadło, więc nawet w sumie lepszy pupil niż ten, no bo wiadomo, ogień to jest szczęście, to tam jest przepałka, chociaż no ona jest istotna pod tym względem, że będziemy tego smokiego w tym tygodniu klikać, więc wiadomo, każdy pupil się przyda, a jak wiemy, każdy złapany pupil do środowiska to są lepsze statystyki do pupila, którym przechodzimy, to jakby tak przypominam, ale odsyłam was oczywiście do poradnika, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi. Tu możemy sobie wziąć tą misję, bo jest czerwona.
i jest w miarę git, od razu weźmiemy do kociołka i lecimy dalej, czyli jeszcze mroczne bory, o ile się nie mylę, które właśnie mamy w tym momencie dokładnie, i jeszcze będziemy musieli step strapionych złapać i tym sposobem wyjdziemy na egzekwo top 2 miejsce na tym serwerze, jeżeli chodzi o ilość pupili razem z Szymciem, także no jak widzicie troszeczkę można powiedzieć, że sobie to odrobiliśmy. Ok, tutaj to weźmiemy to. No teraz tylko jednej lokacji szukamy, więc to już nie będzie wcale takie proste. Nie pamiętam, wczoraj chyba szukałem, z dwa paski zużyłem, żeby znaleźć, tylko nie pamiętam na co. Krainę Rogeni chyba nie, chyba tutaj na tego liska, na mroczne bory. No dokładnie, w środę za dnia dwa paski i potem się bałem, że nie będę mógł złapać tego właśnie tutaj tego lisorożca i ewentualnie jeszcze tego toperza, bo to miałem w nocy, za dnia sobie złapałem tego liska w ziemi, no i właśnie się bałem, że jeden pasek nie wystarczy na te dwa pety, ale na szczęście się udało, no ale to wiadomo, no bardzo to jest takie, no RNG, nie? Tak samo jeżeli chodzi o te lokacje, przeważnie jak robimy trzy paski, no to się trafi ta lokacja, ale słyszałem takie też takie przypadki niektórym osobom się działy, że jak sami wiecie, nie udawało się znaleźć jakiegoś tam peta. Dobra, tu nie mamy nic ciekawego, miasto Propolis, no kurczę, troszeczkę nas blokuje jeszcze ten step strapionych, ale dopiero robimy jeden pasek, więc raczej bym się tutaj nie martwił, że nie wylosujemy go, tutaj nic, jeżeli ominąłem to sorry, ale wątpię, że ominąłem, raczej się tu staram, staram się, że tak zrobić, żeby nie ominąć. Dobra, mamy Czarnola z Nigdylandię, okej, czyli tutaj sobie bierzemy, chociaż nie, czekajcie, nie, to tu sobie wezmę tą, myślałem, że tam jest 5 minut, a tam było 7,5, no i dobra, i teraz znowu nie mamy stepu strapionych, więc okej, jeden pasek zrobiony, 3 pupile złapane, jeszcze jeden, także nie ma tragedii, teraz możemy sobie w sumie pójść tutaj, niech będzie, góry koronkowe, to też nas bardzo nie interesuje, lecimy dalej, Propolis, o, albo nam się nieraz trafi lokacja, której szukamy, a na przykład jest jakiś itemek w niej, no i wiadomo, że jak jest taki itemek, no to jajka nie dostaniemy z tej misji, to też jest tam, no, dość pechowe, można by powiedzieć, ale dobra, mniejsza z tym, tu mamy te erogenie, weźmiemy powiedzmy tą misję, dobra, jest step strapionych, za 10 minut niestety, no ale jest w miarę git, okej, zrobimy sobie powiedzmy na 9 godzin warte, bo już w zasadzie to, co miałem złapać, mam złapane, więc super, w zasadzie jestem bardzo, bardzo zadowolony, tu mamy nakarmione, tutaj to oczko, tutaj no to ten smoki to jeszcze troszkę, no i siedmiornica nakarmiona, no i jak widzicie tym sposobem mamy 51 pupili, czyli z tego co, a nie, Szybciu już ma 53, zobaczcie, na początku odcinka miał 51, nie, bo sprawdzałem. Także co on tutaj ubił, kurde, to akurat jestem ciekaw, poczekajcie, już się cieszyłem, że wróciliśmy na dobre tory, jeżeli chodzi o te pupile, to on musi, tak, no oka wątpię, że ma ubite, tak szczerze mówiąc, no tutaj też raczej nie, oko wątpię, poczekajcie, co on tu mógł jeszcze złapać, nie mam pojęcia, no tu możliwe, że Inferniksa ma ubitego w zasadzie, to było tydzień temu w piątek, to może być jeden pupil i tutaj ewentualnie, no chyba, że on na przykład nie poszedł w siedmiornicę, tylko poszedł w Koniksa albo coś, to też mógł mieć, wiadomo, te pupilki złapane, no nie wiem, ciężko to określić, ale w zasadzie średnio mnie to interesuje z racji tego, że my zrobiliśmy przynajmniej na razie najlepsze możliwe przejścia, jakie tylko zrobić mogliśmy. Dobra, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, przypominam o tym, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, oczywiście wbijajcie na Discorda Dawidzów, na Twitcha i po prostu mam nadzieję, że taki odcinek troszkę spontaniczny, bo tak jak mówiłem, miałem go nie nagrywać, ale mimo wszystko wam się spodobał właśnie z klikania tych pupilków na S40. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!